witamy bardzo serdecznie po raz ponowny. Bardzo się cieszymy z miłego odzewu, z tego, że tak bardzo Wam się spodobała nasza seria Tylko Słowo. Dziękujemy za liczne, pozytywne, piękne komentarze. Naprawdę bardzo cieszą nas i motywują do dalszej pracy. Dzięki właśnie Waszym pochwałom, które otrzymaliśmy, jesteśmy zdeterminowani, żeby przedstawić Wam jak najlepszy content, jak najlepsze rozważanie. Dlatego przystąpmy od razu do dzieła. Druga niedziela Adwentu z Ewangelia przedstawia nam Jana Chrzciciela, który jest głosem wołającym na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Przygotować drogę. Co to znaczy dzisiaj? Przygotować drogę dla Pana. A bardziej myślę, że te drogi to dobra też komunikacja. Dobra komunikacja to przede wszystkim dobre porozumienie między sobą, między ludźmi, ale też między Panem Bogiem. Pewnie dobra komunikacja to też pokonywanie konfliktów, dialog, pogłębianie relacji. I myślę, że Adwent jest takim właśnie czasem, gdzie chcemy na nowo zachwycić się tą relacją z Panem Bogiem, zachwycić się tym, jak On jest blisko, jaki jest piękny, jaki jest dla nas dostępny, żeby zbudować z Nim tą więź, tą głębię. Relacja. Panu Bogu, tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i teraz chodzi o relację. Droga to jest przestrzeń komunikacji między mną a Bogiem, mną a kimś w rodzinie. Warto to właśnie dostrzec. Ja pragnę zwrócić uwagę, że prostowanie ścieżek jest trudne. Wyobraźmy sobie, że próbujemy wyprostować drogę od obwodnicy Gorlickiej aż pod Bazylikę. Pomyślcie, ile by trzeba było wyburzyć domów, ile trzeba byłoby mostów postawić. Nieraz jest to bardzo trudne. Nieraz ludzkie drogi są zagmatwane. Jak wyprostować na przykład relacje z babcią, z dziadziem, z teściową? Nieraz te drogi się tak skomplikowały w życiu. Jak to wyprostować? Kto ma w ogóle zacząć? Każdy ma pretensje. Nieraz jest to po ludzku niewykonalne. Jak z kimś nawiązać relacje? A jak ktoś ma zastarzały problem na przykład z Bogiem? Nie spowiada się rzadko, nie widzi takiej potrzeby, nie modli się. Jak tu nagle do Pana Boga przemówić czule? Jak ktoś tego nie ma w sercu? Dlatego Adwent zachęca. Prostujcie ścieżki Panu. Pięknie to ująłeś, naprawdę. To jest ta głębia. Myślę, że dziękuję. W tej komunikacji między nami a Bogiem to jest tak samo jak z nami ludźmi też. Bo tyle SMS-ów dziennie wysyłamy, tyle maili otrzymujemy, tyle wiadomości na różnych platformach. A tutaj Pan Bóg dzisiaj dzwoni do nas. I pytanie, czy ty ten telefon masz wyciszony, czy może udajesz, że nie widzisz, bo to wiesz, że czeka cię trudna rozmowa z nim. Może trzeba coś uporządkować, może trzeba się do czegoś przyznać, stanąć w prawdzie. Czy odbierzesz w tym Adwencie telefon od Pana Boga? Bardzo celnie, po prostu w punkt. Żeby była komunikacja, to muszą być dwie strony, muszą pragnąć tego samego. Bóg pragnie się połączyć z człowiekiem, ale i człowiek musi wyjść ku Bogu. Nie może być to tak, że tylko jedna strona pragnie relacji, wyprostowania drogi, nawiązania, przyjścia. Podobnie, jeżeli ktoś wyciąga do nas rękę, może dziecko, może ktoś w pracy, a ja tę rękę odrzucam, no to nie może być droga między nami, rozmowa, słowo. Kontakt jest zaburzony. Także pragnę dostrzec, że żeby wyprostować coś, to musi się to oprzeć na prawdzie. Nie da się budować na kłamstwie. Kłamstwo to są dodatkowe zakręty, załamania na drodze. Jeżeli nawet z kimś mam trudne relacje, ale jeżeli będę starał się z kimś mówić komuś prawdę, to po pewnym czasie na prawdzie i tylko na niej można zbudować trwałą, dobrą relację. Właśnie, i te zakręty nasze życiowe, te grzechy, te pójścia na bok, jak często gubimy to, gdzie jest ten cel, gdzie jest Jezus, gdzie On na nas czeka, a my tak wolimy boczną drogą nieraz tutaj przejść, nieraz troszeczkę coś udać, nieraz tutaj ubrać jakąś maskę, tutaj coś zakryć. A Adwent to czas, można powiedzieć, odzierania z nas tych masek, tych półprawd i stawania rzeczywiście jako ci autentyczni, jako ci przejrzyści, ci, którzy są świadkami Jezusa dziś. Pięknie, poetycko to ująłeś, odzieranie z masek.
był taki w mitologii Bóg, który miał kilka twarzy. Nigdy nie było wiadomo, która jest prawdziwa. Jeżeli człowiek ma kilka takich masek, jeżeli z człowieka naraz wychodzi kilka dróg, a nie ta jedna, nieprawda, to nie wiadomo, który jest prawdziwy. To jest sfałszowane, nieautentyczne. Stąd człowiek powinien być autentyczny, prawdziwy, zarówno w relacji z Bogiem, jak i z samym sobą, jak i z drugim człowiekiem, jak i między nami. Tak. I myślę, że ten czas łaski, to przede wszystkim postawienie na prawdę, która wyraża się też w dialogu. I nie wiem, jak u ciebie to wygląda. Nie wiem, czy rozmawiasz z bliskimi, może z żoną, z mężem, z dzieciakami, ale daj czas, bo miłość to obecność. Miłość to dialog wzajemny, to przyjmowanie, dawanie. Czy znajdziesz czas w tym Adwencie na drugiego człowieka? Czy będziesz dla drugiego prawdziwy, dobry? Czy będziesz starał się wyprostować drogi z innymi względem Pana Boga? Nie bój się zmienić GPS-a, nie bój się ustawić tego kierunku wprost na Jezusa. Zaufaj Mu, a zobaczysz, że w Twoim życiu będą wielkie rzeczy. Do następnego razu. Pa, pa, pozdrawiamy. No, it's not enough.